Cześć moi drodzy, z tej strony Ospano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Hills na moim kanale. Moi drodzy, pozdrawiam wszystkich widzów wczorajszego live'a. Dobrze wiecie, gdzie teraz jestem. Przed chwilą, moi drodzy, doszło do zestrzelenia z helikopteru, w którym lecieli moi ludzie. Natomiast, moi drodzy, ja nie mogłem podjechać tak, jak miałem podjechać i podjeżdżam teraz jako Dwayne, już przebrany za biznesmena, moi drodzy, żeby ogarnąć, co się stało i kto przeżył, bo na chwilę obecną nie mam żadnych, ale to żadnych informacji. Moi drodzy, niestety skończyło się to dramatycznie, więc mój drogi przyjacielu, jak chcesz nas wesprzeć teraz osoby, które były w helikopterze, koniecznie zostaw łapy w górę. Nie ma progu łapek w te wakacje, ale miło by mi było, gdyby 12 tysięcy łapek się pojawiło. I mój drogi przyjacielu, zanim tam podejdę, jeszcze jedna rzecz. Kolekcja szkolna właśnie wleciała na www.ospano.com do zgarnięcia: koszulki, plecaki, wszystkie inne rzeczy, a w przyszłym tygodniu dojdą do tego jeszcze zeszyty. Także moi drodzy, zapraszam was na www.ospano.com. Zobaczcie, jakie limitowane rzeczy z tej kolekcji na was czekają. Także zapraszam do mojego sklepu. Link macie w opisie na samej górze. A teraz czas na The Hills. Panie władzo? Prosiłbym o oddychanie, tutaj mamy miejsce interwencji. Jestem właścicielem firmy, na którą był zarejestrowany helikopter, który został zestrzelony. Moi ludzie byli na pokładzie. Dobra, to zapraszam, tutaj przedstawiam wszystkie informacje, jakie zebraliśmy. A gdzie mogę tutaj, tam z drugiej strony zajechać, tak? Szpital objechać? Może pan zajechać z drugiej Dobra, strony. Dobra, to za chwilę będę. Kurde, moi drodzy, stresuję się. Nie mam w ogóle informacji od nikogo, że wszystko jest okej. Okay. Boję się, że tytuł wczorajszego live'a mógł się spełnić. Ktoś coś mówił na centrali o ludziach, czy nie? Nie za bardzo. Chodź. Dobrze, czyli pan jest właścicielem, tak? Tak, Dwayne Hill we własnej osobie. To mamy tak. Znaleźliśmy przy wraku helikoptera jednego trupa. No, przy helikopterze znaleźliśmy jedno ciało. W środku były szczątki, ale ciężko zidentyfikować, do kogo należy. Obstawiam, że po badaniach może się udać, lecz no to muszą medycy zabrać szczątki, pozbierać i posprawdzać. Czy jest szansa, żebym zobaczył ciało, które odnaleziono? No, jasne, jako że pan jest szefem. Identyfikacja by była personalna. Cholera, widzowie. Zapraszam za mną. Nie jest to dobry znak. Osoba, której ciało w sumie znaleźliśmy jako jedyne, jest zamaskowana, więc może być ciężko z identyfikacją. Tutaj proszę, to jest ostatni, jedyne w sumie ciało, jakie znaleźliśmy oprócz szczątków. Czy jest, nie możemy teraz naruszyć szczątek i zdjąć maski, prawda? Żeby zdjąć maskę, to nie, jedynie co to... Czyli nie jesteśmy tak naprawdę w stanie nic zrobić teraz? Póki co nie, jedynie jeżeli dokładnie się dowiemy, co się stało, to możliwe przy obdukcji i tak dalej, sprawdzaniu ciała będziemy... A jakieś informacje, co się mogło wydarzyć? No z tego, co widzimy, to helikopter wybuchł. Wybuch nad przestrzenią, nie ma nic, w co mógłby uderzyć, czyli musiał zostać albo pilot mógł zasłabnąć, albo no ktoś mógł jakoś... Osoby trzecie mogą być zaangażowane, a wiadomo w jaki sposób? Bo jest to niecodzienny widok, że helikopter spada na szpital. No właśnie, przed szpitalem. Według tutaj tego, jak helikopter jest ustawiony, to obstawiam, że leciał ze strony doków, lecz nie jesteśmy w stanie na ten moment zidentyfikować, jak został tutaj sprowadzony na ziemię, w jaki sposób wybuchnął. Ja też dostarczę wszelkich niezbędnych informacji. Prosiłbym o jak najszybszą identyfikację wszystkiego, co możliwe, żebym mógł też poinformować rodziny poszkodowanych o stanie faktycznym ich. No jasne, my jesteśmy w trakcie pobierania nagrania z kamer, o ile sięgają, i sprawdzania wszystkiego, co możliwe. Proszę mi dać znać też, jak coś będzie więcej wiadomo. Nie ukrywam, że to możliwe, że są jakieś celowe działania przy ostatnim zaangażowaniu mojej firmy w życie społeczne. Mianowicie jestem ochroną darmową, tutaj jeszcze datek dla was na komendę, więc to może gdzieś się tam przełożyło na zaniedowolenie pewnych ludzi, organizacji. Ale to są tylko moje domysły. Postaramy się jak najszybciej dowiedzieć, kto mógł zainterweniować lub czy w ogóle to była trzecia osoba. I jak się dowiemy, to jak najbardziej tutaj albo się skontaktujemy z pańską firmą, albo po prostu kulturalnie zadzwonimy do pana. Dobrze, chyba nowy powinien mieć numer. Według pana na razie tylko jedne szczątki odnalezione, reszta jest pod znakiem zapytania, o ile jakiekolwiek reszta istniała. Tutaj mamy właśnie to jedno ciało, co niestety leży przed nami. I to drugie do identyfikacji. Szczątki w helikopterze jednego ciała, ale to musimy dokładnie przebadać.
Dobrze, proszę mnie informować o stanie faktycznym cały czas. No, oczywiście, poinformujemy, jak się dowiemy. Dobrze, dziękuję. Kurde, niedobrze. Bardzo niedobrze, widzowie. Nie wiemy kto, ale na pewno jest jeszcze druga ofiara. Nie wiem, kto był w helikopterze. Chyba był Salsa, była Noemi, był Oshia i nie wiem, czy było jeszcze dwóch jakichś innych pilotów, czy byli, moi drodzy, nie wiem, czy tylko jeden pilot, kurde, nie przyjrzałem się, za bardzo się skupiałem na tym wszystkim, żeby ich zgubić. Masakra. Dobra, zwołaj ludzi do firmy, słyszysz? Zebranie jest nadzwyczajne, niech się wstawią ci, co mogą się wstawić. Jak najszybciej. Dobra. Kurde, widzowie, jest trochę słabo, bo mi się cały zarząd firmy posypał. Muszę wystawić zarząd tymczasowy i podjąć jakieś kroki. Ja chcę ich odzyskać wszystkich, więc kurde, będziemy musieli teraz ich nie dość, że tropić, to jeszcze ten. Ten, kto zaplanował tą akcję, moi drodzy, to wiedział, co robi. Ten szef bractwa w połączeniu pewnie z moim ojcem czy z kimś, to ma większe znaczenie. Także dzisiaj będzie nerwowy dzień bardzo, widzowie. Co jeszcze jest, że będzie bardzo nerwowy przez to, co się teraz wydarzyło. Ja się wszyscy zjadą do firmy. Już dałem informację. Dobra, widzowie, zaraz się wszyscy zjadą. No nie wiem, no nie ma Logana, nie ma Salsy, moi drodzy. Nie ma Noemi, nie ma Ushii. Kurde, no jestem sam jak palec teraz, tak naprawdę. Jest chyba tylko ten brat Salwadora. Zapraszam panowie na górę. Kurde, sama ochrona jest. Dzień dobry, szefie. Dobry, chodźcie do konferencyjnej. Nie musicie chodzić z karabinami cały czas, panowie. Wiecie o tym? Dobra, jeszcze czekam, moi drodzy, na tego. Wejdę na radio. Wszyscy do firmy! Zebranie nadzwyczajne w tym momencie, kto jest w stanie. Dobra, panowie. O, cześć. Ja będę dojeżdżać, więc... Cześć, ty. Cześć. Dobrze, że jesteś, ty też się przydasz. Kurde, widzowie, to będzie ciężkie zebranie. Czy brat Salwadora jedzie? Tak, jest właśnie w drodze. Dobra. Widzę nawet. Ktoś jeszcze wchodzi. Konnie się. On kogoś niósł, czy mi się wydawało? Chyba kogoś. Poczekajcie. Kto to? Salsa? Nie poznajesz swojego przyjaciela? Cholera! Całe szczęście, że żyjesz! Poczekajcie! Zostać tutaj! Teodor, chodź! Opowiadaj! Nie wiem... Twoja twarz! Zostałem rakietą... Na tym się skończyło, wysiadłem jako pierwszy. Tylko tyle wiem. Wyskoczyłeś! A! Podmuch, tak jakby... Widzę twoje... Zderzenie helikoptera mnie... Czeliło... Na dach szpitala. A co z... Co z Noemi? Co z Oshią? Co z... Z kimkolwiek? Nie wiem. Dostaliśmy już rakietę, nic nie czułem. Ja pieprz. Dobrze, chociaż ty, jak ci się udało przetrwać? Chyba ten baran przede mną był w pogotowiu i przyleciał po prostu. Nie, no, proszę. Wiem, w helikopterze. Cieszę się, że mimo wszystko ci się udało. Mam złe wieści. Znaleziono dwa ciała. Jedno ciało należało do prawdopodobnie pilota, a drugie w kawałkach gdzieś leży po całym terenie szpitala. Więc możliwe, że ktoś jeszcze przeżył. Skoro nie ma Noemi i nie ma Ushii, może się udało im jakoś wymknąć, ale Noemi była nieprzytomna. Pieprzony syndykat. Pieprzone bractwo. Skąd dostaliśmy rakietę? Co? To. Mówię, że zastanawiam się, skąd rakietę dostaliśmy. To było zaplanowane z góry. Ktoś wiedział. Ktoś na pewno wiedział, co jest 5. Salsa, ilu was było w helikopterze? Czwórka? Trójka? Masakra. Nie wiem, stary też... Ciężko z pamięcią mam. Na to oko prawe ledwo widzę. Odpoczywaj. Pół ciała ledwo czuję też. Musimy zrobić coś nadzwyczajnego. Nie mamy Logana, nie mamy Noemi, nie mamy Oshii. Myślałem, że nie mamy ciebie, ale ciebie mamy akurat. Musimy zmienić szybko zarząd. Tymczasowy ustanowić. Będziesz musiał wyjścienia chyba i zająć się całą strażą. Chyba, że Teodor przejmie ten obowiązek. Może w tym się sprawdzić. No dobra, to słuchajcie, trzeba rozpocząć szerokie poszukiwania za Noemi i Oshią. Czy żyją, czy nie, musimy się to właśnie ustalić, więc mógłbyś od razu ruszać w sumie na miasto i ogarniać te wszystkie rzeczy. Zacząć tropić, szukać i tym podobne. Druga rzecz jest taka, że jutro wieczorem staję do walki z pewnym starcem. Z jakim starcem? Mistrzem Bractwa. Wyzwałem go na pojedynek, mam nadzieję, że się wstawi, więc będzie trzeba też obstawić pewien teren, który wytyczymy. No z tym! Tak. Właśnie bić nie umiem, ledwo chodzi. Dlatego będzie pułapka na pewno dla mnie.
Ale zrobiłem to przy jego ludziach, więc jeżeli on tego nie zrobi, to straci autorytet. Ale to jest czas do jutra. Choć teraz są ci pracownicy. Trzeba też im dać specjalne zadania. To są kierownicy grup, więc tam mają pod sobą dziesiątki ludzi. Będzie trzeba tych ludzi dobrze rozstawić, żeby nie podlegało prowokacjom, tak jak to miało miejsce wczoraj. Nie ukrywam, że coś im się udało osiągnąć, ale byliśmy bardziej czujni niż ten jeden dzień, co straciliśmy oryginalnych, nie? Pierwotnych. No. Oni nas szachują takimi działaniami, a my za bardzo latamy. Powinniśmy to gdzieś ustabilizować. Więcej spokoju. Tak. Powinniśmy siedzieć za biurkiem, a to ludzie powinni ginąć, nie my. Tylko, że wtedy by zginęło 3 razy więcej ludzi. Nie. Chodźcie do mnie. Ale mniej ważnych ludzi. A ty uciekaj na miasto szukać informacji. Lepiej, żeby cię nie widziało dużo ludzi tutaj. Oczywiście. Ja w ogóle chodzić mogę. No już. Dasz radę, Salvador? Raczej nie. Pomożesz mu, Teodor? Pośpieszaj. Tak. Dawaj, wstawaj sobie. Usiądziesz sobie. No. Chodź. Jesteśmy. Usiądź sobie, Salvador. Tutaj. Masz ty krzesło. Dobrze, panowie. Skupienie teraz. Bardzo, bardzo ważna chwila. Bardzo poważne zebranie, panowie. Więc bez głupiego dogadywania, słuchajcie mnie bardzo poważnie. Z dniem dzisiejszym doszło do tragedii. Według nieoficjalnych wiadomości nasz helikopter, gdzie lecieli m.in. szef ochrony Logan, szefowa mojej prywatnej ochrony Noemi oraz mój brat Oshia, został zestrzelony nad samym centrum w Los Santos. Na chwilę obecną odnalezione zostało jedno ciało i kawałki drugiego niezidentyfikowane. Więc jest duża szansa, że nasz cały zarząd niestety nie przeżył. Ale jest to informacja z drugiej ręki, więc generalnie nie jest to jeszcze potwierdzone i rozpoczynamy poszukiwania naszych podopiecznych. Do czego zmierzam? Jesteście liderami grup i macie pod sobą swoich ochroniarzy. Natomiast w mieście jest przygotowana pewna prowokacja, żeby wykorzystywać to w taki sposób, jak zostało to teraz. Skorzystali z tego, że byliśmy rozgoryczeni. Nie byliśmy uważni i dokonali ataku na naszą firmę, na nasz wizerunek. Z racji takiej, że ostatnio nasze wpływy w mieście się znacznie poprawiły i mieszkańcy zaczęli nam ufać, zostaliśmy obrani celem ataków prawdopodobnie zorganizowanych grup przestępczych. Dlatego musimy być czujniejsi i przetrwać przez ten długi czas. Oczywiście współpracujemy z policją. Za niedługo pewnie dołączą się agenci federalni do tego, więc będziemy mieć wsparcie. Natomiast co się teraz stanie? Z racji takiej, że tymczasowo nie wiemy, co jest obecnymi, że tak powiem, członkami zarządu. Między innymi szef ochrony Logan, słuch o nim zaginął przez te ferajne wydarzenia. Nie możemy go zlokalizować, nie wiemy, co się dzieje. Dlatego na jego miejsce dzisiaj, tymczasowo, zastępcą zostanie Teodor. Teodor ma bardzo wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu działań. Sam był najemnikiem, który wykonał niejedną skomplikowaną misję. Co? Ja mam pytanie, kim jest Logan? Właśnie. Logan to Paul. To taka ksywka ze starych lat. Ale macie rację, zwracajcie się do niego Paul. Nie używajcie Logana. Ja tylko tak palnąłem. Z głupoty, z nerwów. O, chodzi o Paula Johnsona, dokładnie. Waszego szefa ochrony. Więc słuchajcie, musimy się zmobilizować w tym trudnym czasie i przejrzeć i przetrwać. Natomiast Salvador to jest jedna osoba, która przetrwała całą akcję z helikopterem. Niestety nie jest za bardzo w stanie teraz funkcjonować, bo będzie też mu te trzeba okazać tutaj wsparcie i należy tą opiekę. Jeszcze jedna rzecz. Wyślę grupę ochroniarzy ochotników, żeby pojechała po pewną panią i przywiozła ją tutaj do firmy i pilnowała jej bezpieczeństwa. Rozumiano? Jakieś ochotnicy? Ja mogę. Dobrze, zgromadźcie się na dole, weźcie niezbędny sprzęt, akurat przyda się broń, żebyście w razie mogli zareagować. Nie wchodzicie w interakcję, jeżeli widzicie, że ktoś za wami jedzie, coś niepokojącego, od razu zgłaszacie to na częstotliwości i wysyłamy do was oddział specjalny. Zrozumiano? Zrozumiano. Robi się. Jakieś pytania, panowie? Nie ma żadnych pytań. Żadnych pytań. W takim razie do dzieła. Jeszcze pójdziecie na osobne zebranie z Teodorem, który jest szefem ochrony. Albo zostańcie tutaj w sumie. Panowie, wróćcie jeszcze na chwilę. Teodor z wami zamieni 2-3 słowa. Zapoznacie się z nim. Chodź, wezmę cię, Salvador. Dobra, panowie. Dasz radę powoli? Znacie swoje zadanie, prawda?
Potrzebujesz medyka? Nie. Na pewno nie chcesz się przejrzeć? Usiądź sobie. Nie. Jesteś zdecydowany? Tak, jak mi kręgosłup strzelił, to już po kręgosłupie. Nie wiem, wiem, że nie czuję połowy ciała prawie. Dobrze, miałeś zbroję na sobie mimo wszystko. A gdyby nie ona, to raczej bym został przepołowiony, kto wie. Ono sporo zmienia. Kamizelkę pokaż, jaką masz. Dobrze, kamizelka ci uratowała życie. Cholera. Stabilizowała uderzenie. Będzie trzeba wymyślić jakąś alternatywę do tego. Nic, wysyłam ludzi na poszukiwania, znajdziemy ich. Skoro ty nawet nie jesteś w stanie spamiętać, że który z nich zginął, więc jest to dobra poszlaka, że oni dalej żyją i możemy ich odszukać. Przynajmniej. Ilu nas w sumie jest takich zaufanych? Tylko nasza trójka? No jeszcze brat, teraz w sumie Salwadora. Ufasz mu? No, jeżeli mnie tu przyniósł... Nie mam wyjścia trochę. Teraz, w obecnej sytuacji. Skalmar się w końcu na coś przydał. Skalmar. Niby jest też Pain, ale Pain działa po swojemu i ma Franka i coś tam kombinuje, więc z Painem bym się teraz nie łączył. Po prostu, nie wiem, ciężko teraz cokolwiek ogarnąć. Odesłałem ludzi, których kazałeś, żeby wykonali w końcu swoje zadanie. Przemówiłem trochę im do rozsądku, trochę psychikę nastawiłem. Myślę, że teraz będzie dobrze, ale... No zobaczymy, czy uda mi się to prowadzić lepiej niż Loganowi. Zobaczymy. Salsa, odpoczywaj, a ty pojedziesz do laboratorium. Ja idę spać na mieszkanie. Musimy ustalić, kim byli ci najemnicy. Tam na pewno leżą. Szefie, bo przed chwilą gościu, który tutaj był w czarni kamizelce, grzebał coś w komputerku. Który? Skalmar? Prawda? Nie no, myślę, że bez sensu. Też jestem tego zdania. Dobra, chodź, pojedziemy tam zobaczyć. Moi drodzy, pojedziemy teraz do laboratorium, bo tam są te ci goście, więc musimy ustalić co i jak. Zobaczymy też, czy finalnie ten doktor nie żyje, jak to tam wygląda. Boże, co za wieczór, kurde, już jestem podnerwowany. Wszedłem na live, to ładnie byłem rozgoryczony, nie? Tyle rzeczy się, moi drodzy, działo, nie umiałem się skupić i potem doszło do tego, co doszło. Chwila nieuwagi, pyk, cyk, cyk. Dobrze zaplanowana akcja, no przez naszego wroga niestety. Udało im się zrobić to, co w pierwotnych, ale nie na taką skalę, jak mi się wydaje, że chcieli zrobić. Na pewno to jakoś zablokowaliśmy. Chodź, chodź. Masz broń? Zawsze. Może to nie być koniec, intryk. Ja to mam taką z najwyższej półki. A ty? W sumie głupie pytanie. Spokojnie. Ja mam dobry sprzęt. A w bagażniku też coś masz? Cięższego? Pytanie. Myślisz, żeby teraz jeździł stary? Zbroję też mam w plecach, w tym bagażniku. W razie było. Nie będę kłamał, że jestem trochę zazdrosny na tą twoją zbroję. No, będę musiał więcej ich zrobić. Dużo cię to kosztuje? Już nawet nie liczymy pieniędzy. Uznaliśmy, że jest to bez sensu. No, słyszałem, że się szykujesz, jakbyś się na wojnę szykował. Bo w sumie tak jest. No, a co teraz mamy? To jest normalne? W sumie... No nie, no oczywiście, że nie jest. No właśnie, to jest, stary, to jest jedno wielkie pole bitwy teraz. No. Tylko najgorsze jest to, że przeciwnik się ukrywa i nie wladuje frontalnie. To jest najgorsze. Może być ciężko, ale damy radę. Chodź. Oj, tej miejscu wy chyba nie widziałem jeszcze, a? Chodź. Pani doktor? Tak. Gdzie są ciała napastników? On żyje? On, no, jako tak, jakieś tam funkcje życiowe ma, ale ciężko. Ja pieprz. A co z tymi napastnikami? Kto ich zebrał? Ktoś był po ciała? Cienie byli. Zabierali twoi ludzie. No to musimy się z nimi skontaktować. Coś ucierpiało poza tym wszystkim? Poza na pracownikiem? Szczęście, na szczęście nie. A jak byliście sami, to co gadali? O co chodziło? Nie wiem, pierwsze co zrobili, to zabrali Logana. Ale tak to przeszukali rzeczy, ale nie zdążyli nic wynieść. Poza Loganem w sumie. Czyli ta cała szybka była tylko Logana? Nie wiem. Tak szczerze nie wiem, czy nie chodziło im też o to, żeby wynieść dokumenty. Ale ile wynieśli i czego? Czego? W sensie, no, zabrali próbkę jedną, tego co z ciebie wtedy wyciągnęliśmy. Mhm. I w sumie jakieś dokumenty z tym związane, ale na szczęście kopie mamy. I jeszcze mówili, że w sumie to zaraz się nas pozbędą, jeśli ty nie przyjedziesz. To w sumie tak wyglądało. No dobra. To my ustalimy ścieniami, co dokładnie jeszcze te osoby były, skąd były, jak były, po co. Spróbujemy namierzyć, kto ich wynajął. Pani doktor, zamykamy to miejsce? No tak, myślę, że byłoby najbezpieczniej, a ja go zabiorę tam, gdzie Logana wtedy ratowaliśmy. Dobra, czyli trzeba byłoby sprzęt też przynieść, nie? No najlepiej by tak było.
że pani doktor dalej tu jest, się nie boi? No, jednak staram się go ratować jako tako, bo to jest jedyna osoba, która jest tak doświadczona w tym, żeby przepraszam, pomóc. Panie doktor. Radioczek? Tak? Radioczek? Bo jest taka sprawa, bo jedziemy na miejsce, gdzie miał nam szef kazać i no. Ten... I strasznie i śledzi nas czarno-czerwony samochód, co gdzie jedziemy, to jedzie za nami ciągle i cały czas przyśpiewa dwóch zamaskowanych kierowców. Słuchajcie, wywieźcie ich za miasto, my jedziemy do was. Wysyłajcie nam lokalizację do Teodora. Dobra, pani doktor, dzieje dobrze, się. Dobrze. Musimy jechać. Okej, okay, dobra. Oj, Teodor, dobra widzowie, nie przepuścimy takiej okazji. Chodź. No i moi drodzy, wszystko jasno. Dalej jest akcja w toku. Ten! Nie dajcie po sobie poznać! Słyszycie? Tak, tak, tak. Że czujecie się śledzeni, po prostu naturalnie jedźcie, nie przyspieszajcie i zjedźcie. My was dogonimy. Tylko powiedzcie mi dokładnie, gdzie teraz mamy jechać. W tym momencie jesteśmy w okolicach wiatraków na Sandy. Dobra, to jedźcie powoli, tak jakby nigdy nic. My do was dołączymy z Teodorem. Nie wysyłajcie żadnych dodatkowych jednostek, bo czym większy ruch, tym bardziej oni wiedzą, że wtedy my to my. Załatwimy to na spokojnie, my ich dopadniemy. Gdyby coś się zmieniało, od razu dawajcie znać. Kurde, tu się nie... Wiadę tu, nie? Chyba tak. Tam. Patrz. No. Chcę na dwupasa od razu wjechać. No tak, wiem. Kurde, nawet chwili spokoju nie można mieć, Boże. No spokojnie, dlatego musimy zagrać to spokojnie niż wcześniej. Oni teraz myślą, że my stoimy w bazie pozamykani, że staramy się nad śledztwem, a my ruszamy. Musimy ich dorwać, żeby nie było więcej ofiar. A wiesz, jak nasi przeciwnicy chociaż wyglądają? Nie. Cholera. Są każde grupy społeczne, więc... Czyli każdy typ broni muszę przygotować. No dobra, no nie takie zadania się robiło. Myślę, że teraz to mamy do czynienia z jakimiś amatorami. Szybko ich ogarniemy. No dobra. Gdzie jesteście? Tak. Gdzie? Drążymy cały czas na wiatrakach. Tam na górze? No teraz powoli zjeżdżamy, ale jak... Tak, to możemy wjechać. My jesteśmy w okolicach więzienia, więc dobrze by było, jakbyście... Wiecie, gdzie jest stacja z dinozaurem? No. Tam się kierujcie. Dobra. Dadzą sobie radę chłopaki. Zaskoczymy ich tam, jesteśmy niedaleko. Dobra. Zjedziemy tam na zaplecze, co? Dobra, ja już szykuję. Będziemy na zapleczu stać. Dobrze, kierujemy się. Mamy kilometr. Tutaj patrz, dawaj, do bagażnika. Czy coś więcej niż pistolet się przyda? Chyba nie. Czy tak, czy nie, coś więcej? Ja już nie ryzykuję, stary. No dobra. Jest tu kontener, zaraz przywieźcie, będziemy za kontenerem. Rozumiemy, wjedziemy na tył i się zatrzymamy. To jak jest naszego auta nie widać, więc nie będą widzieć nic. Zaraz się dowiemy, kto to jest widzowie. Wjeżdżamy już. Tak, jak wjedziecie, to stańcie przy aucie i zapalcie sobie papierosy, jakby nigdy nic. Dobra, wyjechaliśmy już. Dobra, nie ruszajcie się, zaparkujcie sobie. Rzeczywiście ktoś podjechał. Teodor, nie wychylaj się. Nie wychylam. Wręcz dawaj za płot, Teodor. Może wjadam. Dobra. Czekajcie, może coś się wydarzy, bądźcie czujni po prostu. My wam pomożemy. Na razie spokój. Czekają, nie wiem na co właśnie. Ciekawe czy wjadą, moi drodzy. No tu nas nie widać. No nie. Zobaczymy co się wydarzy. O, wysiadł jeden. Gdzie? Widzisz? Naprzeciwko. Ta biega was, dobrze. Poszedł od mojej lewej. Uważajcie, o kurde, ty patrz. Wjechali. Podjechali, no. Jesteś gotowy? Ta wciąga broń. Czekaj. O cholercia. Dobra, wbijamy. Cii. Macie go? Jeden leży. Dwóch było, nie? Tak. Dobra, ja mam tu jednego nieprzytomnego. Ja mogłem nie celować od razu w głowę. Zabijesz tam tego? Muszę mieć zakładnika. Leży drugi. Dobra, tu jest, ten jest. To tego bierzcie. Dawaj, pakować go do naszej fury i zawieź go na firmę. Sprawdźcie numer win, szybko. Tylko drugiego nic nie będzie. Dobra, ale tego co postrzeliłem, to on żyje. Żyje? A, no to dobrze. Rejestracji nie mają, co... Czyli co to było? Będziemy... Wiem, snajper! Chowacie! Widzę. Gdzie go masz? Na górce, schował się. Naprzeciwko nas dosłownie. Gdzie na górce? Wstrzymać ogień! Tamo! Macie kule odporne auto? Wsiadać do auta i odjeżdżać, jak macie kule odporne.
Tak jest. Gdzie go widzisz? Teodor, Teodor. Zgitrał się, już go nie ma chyba, ale był tam na górce. Byłem bardziej niż pewny, że go widziałem. Odjeżdżajcie. Dobra, mamy jednego, stary, ustalimy kim są. Dobra. Zawieźcie go nie do naszej firmy, tylko do kryjówki. Tam, gdzie leczymy. Że robi się. Tak jest. Bierzemy ich auto? No, a co z twoim? To jest kuloodporne, nie? Chyba tak, no. Szefie, jakiś motor do nas. Szefie, motor do nami strzela. Jedziemy. Gdzie jesteś dokładnie? Yellow Jack. Dobra. Mówiłem ci, żebyśmy brali ich auto. Czy no... To jest dobre auto. Dokładnie gdzie jesteście teraz? Około Yellow Jacka. Głuchy jesteś. Nadal Yellow Jack. Ty! Jak się zwracasz? O to? Dobra, mamy go, jedziemy dziadek za nim. Dziadek nerwowy po prostu. Odwrot. Dawaj, dawaj. Dostał? Tak. Do wody wleciał? Do wody wleciał? Płynie, płynie. Widzisz go gdzieś? Nie, to jest ten problem. Szefie, mamy pomóc? Czy mamy się nie, nie, kierujcie się, kierujcie się. Cholera. Ale nie ma szans, że to przeżyje. Dostał tyle razy jeszcze z takiego kalibru. Utopi się. Dobra. Szkoda. Szkoda informacji. Ale chcieli tego jednego odbić. Czyli zorganizowanie pracują. Chodź. Czyli jedna stacja ma to. Mam propozycję jeszcze. Może przejdźmy się tam do końca na tej małej wysepce. Wezmę auto. Dobra, zobaczmy sobie. O, nie myślałem. Czyli nie żyje pewnie, musiałby się już... Wiesz. Tak, weźmiemy to auto też do tego. Zobaczymy. Pojedziemy po moje, dobra? Mhm. Ty helikopter w ogóle był. Gdzie? Nad rzeką latał, a teraz nie wiem. Okej, my już wjeżdżamy do dziupli. Dobrze. Osoba, którą zabraliśmy, jest nieprzytomna, więc jeżeli byś chciał dobrze zagadać, to na pewno nie teraz. Niech się nią zajmie pani doktor, która tam będzie. I... Dobrze, przekażemy. Niech zajmie się raną. Dostał w bark, nie powinien skonać szybko. Starałem się go tak strzelić, żeby go nie zabić. Aczkolwiek... Gdzie go trafiłeś? No gdzieś w obojczyk bardziej, aczkolwiek ten kaliber jest dość mocny, z którego strzelam. Dawaj. Ty weźmiesz to auto, czy ja? Tak, pojadę tym. Dobra. Gdyby coś się miało dziać. Dobra. Dobra, widzowie, tak to zrobimy, czekam na Teodora, jedziemy dalej. Czekam się na firmie. Tak, nie na firmie, dawaj Teodor za mną. Dobra. Ale masz rację, tędy jest lepiej, jać, co ty pojechałeś. Dawaj. Dojeżdżam już prawie. Dobra, jestem za tobą. Nawet nie wiem, jakim autem jadę, moi drodzy. Ale fajnie się prowadzi, fajne auto. Ale na pewno było robione ten samochód. Włącz się zagłuszacze teraz. Teraz już nie ustalam lokalizacji, jak wjeżdżamy, bo teraz zagłuszacze tu lecą. Więc nie będę mogli ustalić, gdy wjeżdżamy dokładnie, widzowie. Pomyślcie, że to wszystko dzieje się jeszcze tego jednego wieczoru, moi drodzy. Co za dzień w ogóle? Dawno takiego nie było. Czy ty mnie piszesz, zaraz to ogarnę. To ja wjeżdżam. Daliśmy radę jakoś się zmieścić? No chyba tak. Ja pierniczę. Jak z nim? No nie, pani doktor jeszcze nic nie mówiła, ale jak coś to trzeba powiedzieć. Dobra. Aj, szefie. Ta? Przepraszam, że się tak uniosłem na radio, ale ciśnienie mnie ponosi. Dobra, wróć do służby. Pani doktor żyje ten... czy nie żyje? Żyje. Jest nieprzytomny, ale rana postrzałowa do ogarnięcia jest, więc zaraz się to zabiorę. Kurde. Nie go szybko pani ogarnie i tu do pokoju obok. Okej. Czekamy tu. Mam informację, że zaczyna się dziać grubo. O tym myślisz w ogóle? O tym wszystkim? Co myślę? No. Myślę, że nie jest zbyt dobrze, Teodor. Ktoś... No tyle to zdążyłem zauważyć, nie? Ktoś nas podpuszcza, żebyśmy działali szybko i nie myśleli na tym, co się dzieje. Nie zmienia to faktu, że to nie są amatorzy, tak jak myślałem, bo naprawdę nie strzelali najgorzej. No właśnie. Teraz się dowiem, jakim oni są. No, prawda. Zakładam, że jakaś organizacja przekupiona tylko po to, żeby to miało ręce i nogi. Możecie go wziąć. Obudził się. O, no wreszcie. Przyjemniaczku! Wstawaj i ruszaj dupę. Idziemy do pomieszczenia obok, już. No, już. Chodź. Tam! Tutaj. Ci nawet drzwi otworzę. Pozwoli, że wezmę sobie bardziej uliczną pukawkę, żeby było, że jak znajdą twoje truchło, to że zrobili to jacyś gangsterzy z ulicy. Lepsza sprawa. Kolego, do koło pracujesz? Szybka opcja. Może nie będzie tak źle. Może nie będzie mi ta zabawka potrzebna. A po co ci to wiedzieć? A po co gadasz takie pierdoły?
Po to mi to wiedzieć, że zaatakowałeś moich tutaj ludzi. Tutaj mam wszystkie informacje na kartetce. Czekaj, zaraz ci... To dał zlecenie. Tu masz wszystko na kartetce. Chyba tym razem... Nie no, zemdlał raczej. Myślę, że nie. Sam z siebie? Chyba tak. Boże... Jak zwykle to samo, ach. No tego nie przeżyję. Zaplecza trzeba zabrać. I spokojnie do worka. I na śmietnik. Mamy coś z tym autem? Brak rejestracji, brak śladów jakichkolwiek. A coś było w środku? Ta czerwona maska jest dość ciekawa, nie? No, takie charakterystyczne dosyć. Pozbierajcie jeszcze próbki DNA i wszystko, może poszukamy go w bazie, nie właśnie, wiem. Właśnie, odciski bez kitu, odciski. Wszystko co można. Obstawiać to miejsce, obstawiać każde inne możliwe biznesy. Szefie. Ta? Bo jeszcze w tamtym pomieszczeniu, co no, leżał, znalazłem jakieś opakowanie po dziwnych tabletkach. Dać się do ekspertyzy. Dobra, nic tu po mnie. O, jadę do domu. Gdyby coś się działo, to będziecie mnie budzić. Dobra. To jedziesz samemu. Tak. Zobaczymy. Ja też się zwijam. Dobra. Dobra widzowie, czas stąd pojechać. Moi drodzy, no wczorajszy dzień był mocny, w nocy nic się nie działo. Specjalnie pozabezpieczałem sobie tutaj dodatkowo, myślałem, że może jeszcze znajdzie mnie jakieś bractwo i tym podobne. Ale wychodzi na to, moi drodzy, że bractwo w ogóle się nie przykłada do tego, żeby się pojawić i chyba, że mogą dzisiaj olać to spotkanie, to wypowiedzenie walki moje dla tego wielkiego mistrza. Ale no, może też być zupełnie inaczej, także ja się gdzieś nastawiam, że to będzie. Za chwilę do mnie podjedzie pani doktor i podjedzie do mnie ten mój wtyka, moi drodzy. Bo on do mnie wczoraj pisał. Muszę się z nim skonfrontować, co tam jeszcze jest nie tak. Nie ma tu zasięgu, bo działają zagłuszarki sygnału, czyli jakby ktoś chciał mnie namierzać, albo były to jakieś podsłuchy, inne rzeczy, to one w tym momencie nie działają, moi drodzy, dlatego muszą do mnie albo tylko na radio, które ma specjalną częstotliwość, się komunikować, albo muszą tu osobiście do nas przyjechać, żeby z nami porozmawiać, także tutaj w miarę jesteśmy bezpieczni, moi drodzy. Ale czekam teraz na tą dwójkę, która ma przyjechać. Pani doktor przebadała te próbki, a jeszcze przyjedzie nasza wtyka taka jakby w sumie. No i moi drodzy, straciliśmy GTR-a, ale wysłałem już zamówienie na ostatni egzemplarz. GTR-y to już jest w tej formacji, co ja mam, to są zabytki, więc prawdopodobnie to ostatnia szansa, by odzyskać GTR-a, moi drodzy. To jest takie auto Dwayna legendarne, więc ja muszę tego GTR-a gdzieś tutaj odzyskać. Przynajmniej bardzo bym chciał. Ale ochrona, jakieś informacje, cokolwiek, coś się wydarzyło? Nie, spokój. To niedobrze. Nie mamy żadnych tropów? Nie dasz mi słuchy, że... Nie dasz mi słuchy, że pani doktor zrobiła badania to na tych tabletek, nie? Dobrze, więc to ja jestem na posiadłości, nie przyjedzie pani doktor do mnie też tutaj. A wy, moi drodzy, pamiętajcie, że na sklepie Ospano w tym momencie, moi drodzy, kolekcja szkolna, możecie zgarnąć plecaki, piórniki i różne fajne fanty, a w przyszłym tygodniu dojdą jeszcze zeszyty, ponieważ nie doszły z produkcji. Także, moi drodzy, fajne rzeczy szkolne możecie zgarnąć już teraz. Ja wam bardzo polecam, bo w sumie są to moje rzeczy. Także dawno nie było kolekcji, ale teraz była naprawdę fajna kolekcja i fajne bryloczki. Polecam też bardzo bryloczki. No jak ktoś przyjechał, moi drodzy. Wszedłem jakieś auto. To Teodor? To ty Teodor? No to ja. Co ty masz za auto? A kupiłem sobie takie niedawno. Nowe, reszta mi się zniszczyła. To chodź. O. Już dojeżdżamy na La Fuente. Dobrze. Do ciebie. To zaczekajcie, ja wyjeżdżam na chwilę, zaraz będę. Poznasz kogoś, Teodor, kogo powinieneś poznać. Okej. Okay. Brzmi ciekawe. Tak. Mam się bać? Nie, ale jesteś jedynym, który nie będzie teraz wiedział. Musisz pomóc mu. Okej. Okay. Trochę ścinam. Nie ma problemu, to jest takie auto, które... No zresztą sam wiesz. Tak. O, tam. Zaraz tu powinien przyjechać, moi drodzy, ten gościu. Myślę, że Teodor to jest dobra osoba, żeby go poznała. A do moment powinien być. Nie wysiadaj z auta. Dobra. Nie wiemy, czy ktoś się nie czai za rogiem.
No, w sumie to trochę prawda. No nie mam przy sobie gnata chyba, chociaż może. Powinieneś nosić cały czas, ja mam. Nie, mam, dobra, jednak nawyki są. No i cały czas teraz. Teraz już nie ma starej możliwości, żeby nie nosić. Znaczy, no moje mordy nie kojarzą mnie, no bo chodziłem te 3 miesiące jednak zakryty cały czas. No ale teraz jak dostaję stanowiska, to na pewno ktoś cię wyleje. Jest Jan, chodź. Okej. A ty to? Z biznesmena do jakiegoś, kurde, komandosa, co się dzieje? Powiem tak, jest problem, dzisiaj jest przerzut broni, mają kontenerowy cały do przerzucenia, cały wypchany broni. A powiedz, której jest ten przerzut broni? Pisałem ci już, wieczorem jest. No. O 20, 21. Czyli przyjdzie. Dokładnie. A i pojawiają się zwiadowcy w mieście, jeżdżą za ludźmi ważniejszymi w mieście. Ja to nazywam wabiki. No to wygląda, jakby specjalnie badali nasze zachowania. Także badają nas, Dobro mają tą. Dobry mają na to pomysł mimo wszystko. No tak, bo chcą się pojawić już w mieście. To już teraz jest ostatnia szansa, których ich nie ma. W sensie, żeby jak najszybciej się zabezpieczyć. To inaczej, Teodor. No. Widzisz? Mówiłem, że jak rzucę mu wyzwanie, to coś dużego się wydarzy. Wykorzystują go, on jest pionkiem w tej grze. W takim razie on się dzisiaj ze mną zmierzy, a oni w tym czasie zrobią przerzut roku. Podzielimy to na dwa zająć sposoby. Zająć się przerzutem, a ty się nim zajmiesz. Tak, dlatego jesteście tu we dwójkę. Słuchaj, Teodor weźmie liczną ekipę ludzi, bo podzielimy naszych ludzi na pół. No. I pomogą ci. Pokierujesz Teodora gdzie, co i jak. Ja w tym samym czasie będę też załatwiał coś mega ważnego. Dlatego oni to robią dzisiaj, bo ja się z kimś umówiłem, wiesz? I żeby zrobić to wtedy, kiedy ja nie będę czujny, będę skupiony na czymś innym. A zaskoczymy ich, kiedy to my uderzymy w nich, kiedy oni będą robić największe rzeczy. Czyli dlatego jest teraz największy transport broni. Tak, bo ja rzuciłem pewnej osobie wyzwanie i dzisiaj wieczorem właśnie jest ono. No dobra, no to nie można stać, trzeba działać. Kropki zaczynają się łączyć, prawda? Zaczynałem się łączyć, tylko czy to przeżyjemy, to jeszcze zobaczymy. O, nie gadaj tyle, tylko zacznij działać. Dobra. Spikniemy się później w tej kwestii. Dobra. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Ty. No. Jeszcze jedna rzecz. Dobra. Nikt się nie może dowiedzieć, że z nim współpracuję. Jest wtyką? Teoretycznie FK kazała go zabić, poczekaj. Halo. Szef Quick Security, dobrze się dodzwoniłem, tak? Tak. Dzwonię z komendy Mission Row. Mamy tutaj wyniki badań odnośnie ofiary w helikopterze. Dobrze, przyjadę. Jasne. Do zobaczenia. Mają DNA osoby, która w helikopterze została rozczłonkowana. O! Ale muszę... To ważne info. Tak, zaraz na rafę to pojadę jeszcze tylko. A, i dobrze. Ważne. Dlatego FK kazała go zabić. Bo... Zabił jej siostrę. Rozumiem, że chcesz go wykorzystać, a potem się go pozbyć, jak reszta. Niekoniecznie. Gościu jest konkretny i lojalny i... Gdyby jak coś, to czekamy już w domu na gdyby ciebie. Gdyby nie on, to by nie wiedział o niektórych rzeczach. No dobra, tylko miej na uwadze to, że... Jeśli FK się dowie, to... Ktoś może zostać wysłany i go ukatrupić. Dlatego lepiej dla nas, żeby został żywy. A ja wtedy będę musiał ukatrupić osobę, co go wysłała. Także wiesz. No, popatrz jaki rollercoaster. Stary, ty sobie nie zdajesz sprawy, jakie zlecenia idą za nasze głowy i za wasze. Dlatego trzeba uważać. No. Dobra. Przyjechali oni? Zbyt pani doktora auto. Że nie wiem. Tak, to jest... ta BMK chyba Jeep. Chyba tak. No. Dobra, jeszcze to widzowie, ale będzie to mocne gówno dzisiaj. Nie byłem. Pani doktor? Gdzie jest pani doktor? Siadam na kanale. Dobra, o. Pan no, doktor! No, widzę, że w jednym kawałku. No, tak, żeby po części. Bezpieczniej, to i przywiozłem prosto z tej kryjówki. Dobrze, pani doktor, co się dzieje? Co się dzieje? No, sprawdziłam ci tam to, co mnie prosiłeś wczoraj, tą tabletkę. No. I powiem ci tak, no, ciekawe ma zastosowanie, bo w szybkim bardzo czasie zatrzymuje pracę serca, a później dobiera się do reszty organów. Jakby ciężko mi to określić, ale można powiedzieć, że tak właściwie to wypala je od środka. Czyli cofamy się 70 albo 80 lat wstecz. No, można tak powiedzieć. Masakra. Czyli to jest ideologia. Oni się zabijają dla ideologii.
Mają sprane mózgi. Chore. To nie te czasy. Ja jeszcze ci, szefie, powiem, że wtedy, co jeszcze brałem tego gościa, to jego ciało, właśnie strasznie było ciepłe, nie? Takie gorące. Mm-hmm. Jakby spalono środka. Tak, jak ci mówię, wypala się, jakby narządy. Niesamowite, że ci ludzie mają taką psychikę, że robią takie rzeczy. Coś jeszcze, pani doktor? Czy coś jeszcze? No, chyba nie. Chyba, że chcesz coś wiedzieć. Nic, odkryto jakieś DNA przy wypadku. Jadę to sprawdzić. Jak będzie się udało zdobyć jakieś dokumenty z tego, to możesz mi podrzucić. A, i no w sumie zaraz postaram się jeszcze zacząć pracę, wiesz, dalej nad zbrojami dla ciebie. Zmieńcie lokalizację, zacznijcie działać. Ustaliłeś, co to byli za ludzie w środku? Nie, jesteśmy w trakcie. Daj nam czas. Jeszcze jedna rzecz. Jakbyś dał radę ogarnąć jakieś laboratorium podobne sprzętowo, albo tamten sprzęt dziś przewieźć. Sprzęt trzeba przewieźć. Coś ogarniemy. Okay. Kasa też nie wchodzi w rolę, więc damy radę. Pani doktor, wybacz, ale muszę jechać. Dobra, to leć. Teodor. Trzymajcie się. No. Pojadę na komisariat, już przygotuj wszystkich ludzi, podziel ich na dwóch. Pojadę na kuloodporne, moi drodzy. Do zobaczenia. A do wszystkich ludzi, którzy są na radiu, spotkajcie mnie w firmie. Potrzebujemy dużej siły ognia. Tak, przegrupujemy się. Schować auto do garażu, wszystko inne i przegrupowujemy się. Dobra, widzowie, jadę na komendę, a potem wieczorem, moi drodzy, uderzamy w bractwo. Trochę się zacząłem denerwować tym pojedynkiem, bo to było takie rzucone, ale nie mam swoich ludzi, już ja nie wiadomo, nikomu nie wiadomo, szukamy ich, moi drodzy. Ale teraz miejmy nadzieję, że nie trafię na nic konkretnego, że jednak to nie będzie nikt z naszych. Boże, czemu takie trudne to wszystko jest? Dobra, tu się zaparkuję, widzowie. Mam nadzieję, że teraz wszystko wyjdzie dobrze. Dzień dobry. Witam pan Dwayne, tak? Tak. To zapraszam do środka, nie będziemy na zewnątrz mówić. Co tam ustaliliście? Według tej badań, jakie dostaliśmy również z szpitala, wychodzi na to, że ciało znalezione w środku z cząstek wyszło, że to kobieta. Jeszcze nie jest ustalone imię, nazwisko, jesteśmy w trakcie ustalania. Jest pan pewien? Wiadomo jedynie, że kobieta. Z tych cząstek, ale właśnie nie wiadomo jeszcze imię i nazwisko. Wszystko jest w trakcie ustalania. Myślę, że na dniach powinniśmy już znać imię i nazwisko. Dobrze, dziękuję. Coś jeszcze? Nie, tutaj w sumie imienia, nazwiska osoby zamaskowanej nie poznaliśmy. Ale pan radio przebija? Strasznie. Słucham? Radio pan ma włączone. Słyszę wszystko, ale to taki szczegół. Dobrze, dziękuję. Cholera, czyli... Noemi, moi drodzy? Czyżby to o nią chodziło? Oby nie. Oby się mylili. Moi drodzy, jest wieczór, a ja rzuciłem wyzwanie jednemu z najbardziej niebezpiecznych ludzi na świecie. Jeżeli bractwo jest honorowe, moi drodzy, to potraktują to poważnie. Wydaje mi się, że gościu nie ma innego wyjścia przez to, jakie wyzwanie zostało mu rzucone i przez kogo i w jakiej formie, moi drodzy. Więc zaraz się okaże, czy bractwo to jeszcze jest bractwo, czy już w ogóle. Powodzenia, Dwayne. Jednak są ludzie, moi drodzy. No, dzięki. Gdybym nie wrócił, radę. Wiesz co robić. Wiem co robić. Trzymaj się. Trzymaj się też. Dzięki za wszystko. Moi drodzy, bractwo dysponuje bronią, która jest w stanie mnie zabić. Idę prosto do paszczy lwa. Ale idę tylko dlatego, że... Moja misja jest ważniejsza niż ich dotychczasowa i tylko ja mogę odmienić losy całego świata. Do tego idę bezpośrednio. Dwayne Hill, na spotkanie z waszym mistrzem. Jeszcze to miejsce, moi drodzy, przyprawia mnie o gęsią skórkę. W tym miejscu znaleźliśmy martwego rekina, a teraz ja stoczę walkę na śmierć i życie. Spodziewałem się, że się wstawisz. Rzuciłeś mi piękne wyzwanie. A więc... Zanim zaczniemy pojedynek, dobrze wiem, co masz w sobie. Weź to. Zawalczymy jak równy z równym. Co to jest? To uśpi na chwilę. To stworzyłeś. Czyli walka na śmierć i życie. Dokładnie tak. To, co lubię. Daj mi to. I przygotuj się na śmierć. Tak jak zasady wymagają, zdejmujemy cały ekwipunek i walczymy na noże. Dokładnie.
Wygrany zgarnia wszystko, a całe bractwo przysięga być mu lojalne. Zostaje nowym mistrzem. Natomiast przegrany ginie i oddaje wszystko dla drugiego. Majątek, swoją armię, pozycję i wszystko inne. Nie dość, że zostaje martwy, to wszystko fizyczne, co było na jego świecie, trafia do rąk drugiego. Gotowy, by umrzeć? Gotowy, a ty? Zawsze jestem gotowy, by pójść do piekła.